Dzień dobry, cześć, czołem, boom, headshot, powrotem chorej dziczy, śmiercią niejednej piczy, Patryk Rojerewski, Roy Playing Games, oczywiście, Dolina Yeti. Serio! Kochani, ostatnio mam ogromne szczęście, tak, do powrotów, raczej bardzo udanych serii na moim kanale właśnie pod postacią dodatków DLC do wspomnianych tytułów. Mamy tak aktualnie z Evil Within, jak i właśnie teraz z Far Cry'em 4. Kochani, Dolina Yeti kurwa drże, cały drże. No tak, no mam, chcę Dolinę Yeti. Rozpocznij online. Chuj, niech już jest tam online. Kochani, zobaczymy, o co dokładnie chodzi. Czy będziemy mieli, czy będziemy mieć poziom absurdu rodem z Blood Dragona do trójki, czy niekoniecznie? Jeśli nie, to ja to zadbam oczywiście. Kochani, podobno dodatek ma przypominać troszeczkę, może nie Tower Defense, ale Defense. Gdy będziemy ulepszać nasz obóz. Nie obraziłbym się za obraz. A dziękuję uprzejmie. Dolina Yeti, kurwa! Rozbiliśmy się nad grami. Jakim? Pójdą wam? No to lipka. One of Bargainmin's men told us about an expedition Yuma sent into the valley. He said these men were sent to find something very powerful. Something he just called... Przycisk Roysona! I don't know anything else. Just that we came up here to see if we could find this relic as well. Wait, what is that? What are you holding? Is that a radio? Fuck. That guy's in serious trouble. Też mi się tak wydaje. Dobra. Czyżby tędy? Czy niekoniecznie? A! Wreszcie jakimś cudem udało mi się uruchomić oryginał. Nie muszę grać już na... serdecznym skidrą. Dzięki Uplay. Rozumiem, że masz dzisiaj dobry dzień, ale to się w każdej chwili może zmienić. Okej. Ło! Co jest? Dlaczego on nie uderza tym... No kurwo! Dlaczego nie mogę uderzać? No. A. Was deknie ten sierściuch, czy... Co za ból! Bully shit, no! Zaraz wracamy, muszę ogarnąć to sterowanie, no. Kochani, wracamy, sierściucha podpaliłem. Ty chory psychopata! Okej. Okay. Świątynia. Skrzynunia. Karabinek! Nie taki karabinek, idioto. Z
Strasznie mi smutno. Strasznie szkoda. Tu nie, bo jest dziurka i upadł. Yeah. Okej. Okay. Nie jest źle. Okej. Okay. Patyk Rojewski w poszukiwaniu Yeti. To brzmi jak przygody Tomka. Who are these guys? They don't look like humans, man. Zrobił jakiś narkotyczny sen, czy niekoniecznie? Odmrożony paluch! Mam wrażenie, że coś do mnie mówi. Okej. Okay. Może weźmiemy ich z jakiegoś wesołego zaskoczenia. Wow! Jak cholera zaskoczenia! Szybko, szybko, ładnie się montuj! Cicho, nie strzelać do mnie! Zygzakiem, Royson! Może unikniesz! Fuck, co teraz? Tu była lina! To nie była lina, to była strzała! Wyciągnij ją! Co się dzieje? Dlaczego jest tak trudno? Nie! No szybciej to wyrywaj! Dobra, jeden nie żyje. Wyrwij ta... Wyjąłem jedną w dupę drugą! Jeszcze raz! O! Dobra. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Okej. Dlatego weźmiemy w tondo. Okej. Dobra! Jest łuk. No podnieś strzały. Co się dzieje? Leż, ten dodatek jest robiony troszeczkę na odpierdol się. Mówiąc bardzo brzydko. Okej. Dobra. Czołówka? Taka czołówka. Okej. Niby tam. Ale... Czy dostaniemy się w ten sposób? Tu powinna być jakaś fikuśna linka w tamtą stronę. A takowej nie widzę. Bardzo nie proszę. Przecież nie wjadę do góry! Tu jest. Ale ja nie mam przecież, kurde. Chłopcy? O co chodzi? A! To wy jesteście, co cały czas czekają na Half-Life'a 3. W porzo! Dobra. Tam na pewno można się jakoś dostać. Jestem prześwięcie przekonany. Okej, okay, strzały. To się jak najbardziej może przydać. A, czyli mieliśmy na wyposażeniu kotwiczkę. Pięknie, Royson. Jest pistolet. Dziennik kaprala raju. Dziennik kaprala raju! Kurwa, to brzmi jak żołnierz Roysona, kapłana Zacieszu. Dobra. Gdzie jest ten pistolet? Okej. No, nowa pokaweczka. Mylę się, czy niekoniecznie. No i elegancko. Kochani, moje szanse na przeżycie wzrosły. Czuję się nieprawdopodobnie pewien swego. Ja mogę coś skonstruować. Właśnie, rzućmy okiem na umiejętności. Tygrys i słoń. Oczywiście na ból dupy tu jest słoń. Klasyka. Ile mam punkciaków?
Serdeczne zero. Wytwarzanie przedmiotów. Portfel. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, czyli co? Wszystko od nowa? Czy to specjalnie tak miało być, że jestem pozbawiony? No i co? Nie widzę możliwości zaczepu. Okej. W porządku. Kolejna skrzydełka z szpargałkami! Domyślam. Co tym razem? Torba na amunicję. Okej, miło. Teraz tak, jak się przedostać na drugi koniec? Dobra. Nie. Ho, 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 ho. Wystarczyło przejść tędy. Rayson klasycznie już chciał przekombinować. Niecnie. Oddać mi pilota! Teraz moja kolej na telewizję! A tego pilota. Kochani, punkt kontrolny. Nie no, ale jest klimacik. Mimo wszystko coś się tutaj święci. Okej. Mieli to grube, zawsze pomocne. Okej. A Rayson nic nie chciał wcześniej, kurde. Skrócić sobie podróż nie ma tak. Okej. Rozumiem, że ten łuk wydaje się być ciut lepszy, tak? Dobra. Całkiem okej. Okay. Coś jeszcze? A, no tak. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku. Dzielnie. Gniotąc stópciami ten pluszowy śnieg. Chyba słyszę przeciwnika. Zakradnę się. Wymierzę. I odpalę. Trochę smutno, nie? Gdzie jest Yeti? Tak bardzo blue Yeti. Tak bardzo Yeti, że blue. O, dobra. Tak, chłopcy, chcę się zabawić. Dobra. Dziennik kaprala raju. Pokłony szmaty. Dziennik kaprala raju. Minecraft. Znów coś mogę. Wcześniej musiałem, kurde, polować na miliard zwierząt, żeby cokolwiek wytworzyć po 15 godzinach. A tu się potykam o surowce. Kochani, kolejna spruwa na horyzoncie. A, to po prostu. Tym sobie nawet nie postrzelam, już mam kolejny. Co to za śmieszny? Co to za pipek? Zdecydowanie wolę Lugera. Okej, tu mam jeszcze zablokowane. Niech to szlak. Okej. Się może przydać. The smoke is coming from near that radio antenna.
Maybe that's where they took the pilot. Oddawać mi pilota! Teraz mój czas na telewizję! Kombinezon do szybowania. Mam nadzieję, że nie będzie to trudne jak w podstawce. Ale widzę, że gra daje mi wybór. Poszybować? Czy na spokojnie? Szybujmy. Wiem, że będę tego żałował. Dolina Yeti! Tam była koza? Dobra. A może to było właśnie Yeti? Cholera, wie. Pierdolne będzie to Yeti. Zwróć uwagę, jak długo level ładuje. Właśnie, jak wygląda w ogóle mapa? Albo mam brudny monitor, albo tu jest w chuj mgłę. Zabezpiecz stację przekaźnikową. Tak właśnie zrobię. That's a lot of guys. Ale zrobię to jak prawdziwy asasyn. Pierwszy, drugi, kurwa, posiłki. A! Tego tu. Dobra. Okej. Kurwa, ginę od jednej strzały, a jak o to łowił, to już średnio widzę. No! Padł. O kur. Pięknie. Bang! Bang! Pierwszy posterunek, czy jedyny, jaki będę musiał ulepszać i którego będę musiał przed Yeti bronić? Okej. Okay. Interesujące podejście do tematu. Przynajmniej mamy środki lokomocji. Dziennik kaprala raju! O, tak, zdecydowanie wolę strzelbę. Nie chcę pytać, kto tu wcześniej mieszkał. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Okej, odbrakowano. W porządku. Kup i dostosuj. Rzućmy okiem, jakie będziemy mieć pukawki. No raczej większość doskonale nam znanych. Nie wyczuwam. O! Tego nie kojarzę, SA-50. Tego na bank nie było. A-52 też jakoś mi się nie widzi, że był. Okej. Okay. Rzućmy okiem na wyjątkowe. Wojownik, piła, drapieżnik, byk. Dobra, klasyki. Z klasyki, standardy.
Czy ja mogę sprzedać? Sprzedaj wszystko. Tak, tak. Bardzo mnie to cieszy. Uzupełnij amunicję. Na razie jeszcze nie jestem przekonany. Umocnienia od zachodu. O, apteczka. Okej. To się może bezdyskusyjnie przydać. Dobrze, podoba mi się. Ulepszamy swoje malutkie gniazdko, który nie tylko będzie naszą podstawową bazą wypadową, ale ostatecznym bastionem. Nie zachodu. Pole minowe, tu pułapki zbyt. Stacjonarny chem od południa wrzucę kredytka. Ogród! Coś mi się wydaje, że ogród będzie najbardziej taktyczną, ofensywną strukturą. To myślę, że kurwa ogrodem ich pojadę całkowicie. Tak! Jak szmaty. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy chcę się wykosztować. Zaryzykuję. Zaryzykuję. Tu połowa rzeczy poblokowanych, co niekoniecznie mnie cieszy, ale okej. Dobra. Słuchajcie. Poważna sprawa. Come in. Come in. Is anyone there? God damn it. Does this thing even work? Wygląda. Hello. Yes, we're here. Who is this? My name is Rojo Freaky Rat. Crashed in the mountains north of Karat. Szalony szczury Royson. I don't know how bad. We need some help. Okay, Andrzej. We are nearby and we will send someone to help. Tell me where you are. I'm in some sort of radio relay station. Okay, listen. There is a storm coming. Pysznie! Okay, will do. Just stay right here, huh? Not like I'm a sitting duck or anything. Mm-hmm. Yes. Zagubiona dolina. To ja jestem zagubiony! The interloper is inside the relay station. Then get out there and destroy it. We must purify the valley before the start of the ritual. We're on the way. We'll send everyone we have. Oż ty. Pierwsza noc, kochani. Nie! Okej. Dobra. Okay, ready? Move in. Moving in. Dobra. Poczekajmy. Poczekajmy. W porządku. Ci pojechani. Tylko nie wszasz. Tylko nie wszasz! Pięknie. Dobra, nadciągają kolejni. Tu by się przydała jakaś dobra snajpa. Apteczka wybudowana, okej. Okay. Trzech z tej strony. Kuku. Next one, please, głupie pały. Sztuczna inteligencja miażdży. Pięknie. Dobra. Wykorzystam tą chwilę na wytchnienie, by troszeczkę przylucić. Dobrze. Kolejny. Jeszcze te dwie głupie pały. Okej. Piesku. Twoja skóra z dupy może się przydać. Może się okazać kluczowa. Strony. Dobra, nadchodzą.
plan to demolition charge. Niespecjalnie dam ci na to szansę. Nie ma tak. Gdzie jesteś? Tu. Tak mi się wydaje. Jakim cudem wszasz to przeżył? Okej. Okay. Uleczmy się. Nie najgorzej. Dobra, teraz ktoś wali strzałami. Wyraźnie to czuć. Pytanie z której strony? Z tamtej? Daleko. Dobra. Nie ma łatwo, to mi się podoba. Pięknie! To co? Pierwsza noc z głowy. Elegancko. Kochani, dobra. To w takim razie to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Kolejny odcinek niebawem. Wybornie. Powiem wam, że pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Fajny pomysł na to wszystko. Czyli na pewną formie, strukturę gry typu Tower Defense, gdzie ulepszamy, powiedzmy, z nocy na noc swój bastion, zdobywając środki poprzez zadania dodatkowe, eksploracje i tak dalej. Dla mnie w porządku, może być interesująco. I tak jak mówię, nie przestanę tego nakrywać, dopóki nie odnajdziemy tytułowego Yeti! Chcę to, kurwa, zobaczyć. I zobaczymy to razem, kochani. Serdeczna tarcza, bang! Trzymajcie się, do następnego. Tarcza!